hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. To jest drugi film w tym tygodniu, ale wyjątkowo nie ostatni. W tym tygodniu będą trzy filmy, ten widzicie 1 maja w środę i zapraszam Was jeszcze na film ze strojami kąpielowymi. Pierwszy w tym sezonie to będą stroje kąpielowe z Kapala i on pojawi się w piątek, 3 maja na moim kanale. Także jeżeli odzwyczaiłyście się od trzech filmów tygodniowo, to w tym tygodniu macie gratkę, bo właśnie będą trzy filmy. Natomiast dzisiaj czas podsumować sobie kwiecień. Kwiecień obfitował w różne nowości, w mnóstwo kosmetyków. Naprawdę ciężko było troszeczkę się ogarnąć, co jest nowe, co jest warte w ogóle zainteresowania. Ja i tak nie przetestowałam wszystkiego, co było i myślę sobie, że mogłam wypróbować jakieś tam inne rzeczy, patrząc po filmach u innych osób, które na przykład dostały całe kolekcje, czy też kupiły całe kolekcje i przetestowały wszystko. Ja musiałam niestety wybierać, no i też nie zawsze te wybory były trafne. Także dzisiaj przejdę do takich rzeczy, po pierwsze fajnych, które naprawdę sprawiły mi radość, po drugie takich, które niestety mnie rozczarowały. Także mamy mieszankę różnych produktów i zaczynam standardowo od miejsca 10. Wszystkie produkty macie oczywiście podlinkowane na dole, także jeżeli któryś produkt Was interesuje, to możecie odnaleźć miejsce, na którym ten produkt jest i wtedy właśnie linka do tego produktu. Ewentualnie, jeżeli był jakiś film związany z tym produktem, to też oczywiście będziecie miały film, ponieważ te produkty oczywiście pojawiły się we własnych filmach, we własnych testach, także jeżeli właśnie był jakiś film korespondujący z tym produktem, to oczywiście on też będzie wyszczególniony na dole, więc będziecie mogły wrócić do tego filmu i obejrzeć sobie wszystko, co Was interesuje. No i oczywiście, jeżeli lubicie tego typu podsumowania, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. A tymczasem nie przedłużam, przechodzimy do miejsca 10 i na miejscu 10 bardzo rozczarowujący produkt i mam wrażenie, że ja po prostu nie do końca polubiłam się z całą tą kolekcją i możliwe, że dlatego, że po prostu nie jestem it girl, nie jestem, prawdopodobnie po prostu nie jestem targetem tej kolekcji. Mówię oczywiście właśnie o kolekcji AA Wings of Color It Girl we współpracy z Amelią Szczepaniak. Ta kolekcja ogólnie wygląda bardzo fajnie. Filmy, które były tworzone z tą kolekcją, naprawdę wyglądają super, te makijaże wyglądają lekko świeżo, ale na mojej skórze to się po prostu nie do końca sprawdziło. I tak jak powiedziałam, nie kupiłam wszystkiego z każdej kolekcji. Chyba najwięcej kupiłam z kolekcji Maxineczki, bo bardzo ją lubię i chciałam. Natomiast akurat z kolekcji Wings of Color kupiłam tylko 3 produkty. I powiem Wam, że tak nie do końca byłam z tych wszystkich produktów zadowolona. Najmniej chyba zadowolona byłam z tego oto produktu. Jest to bronzer w sztyfcie. Ja go mam w kolorze 01, czyli tym chłodniejszym kolorze. Kolorek tak wygląda. Oczywiście będziecie mogły po linku w opisie przenieść się do filmu, gdzie będziecie mogły zobaczyć właśnie, jak ja nakładam ten bronzer, jak go aplikuję, jak on wygląda. No i niestety, pomimo tego, że on kolorystycznie jest całkiem fajny, aplikator ma taki bardzo przyjazny, bo ja wolę właśnie takie szybkie, łatwe aplikatory, to tak de facto powiem Wam, że ten kosmetyk po prostu rozciera się do nicości. Bardzo trudno jest uzyskać w ogóle cokolwiek na twarzy, jeśli jak używam tego bronzera. I zauważam, że nie tylko u mnie, ale u większości tak naprawdę, jak oglądam film, to właśnie to występuje. Dziewczyny nakładają, robią kreskę, zaczynają rozcierać i po prostu ten kosmetyk znika. I dla jednych to jest plus, dla innych minus, trzeci pominą w ogóle sytuację i nie będą o tym mówić. Natomiast dla mnie po prostu, no wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu, tak? Po co mam wydawać 50 zł, bo to kosztuje 50 zł, nie jest to tania sprawa, na produkt, który rozetrę i którego nie widzę na skórze. Nawet nie to, że on jest na tyle subtelny, że go nie widać. Nie, po prostu on się wyciera do nicości, więc powiem Wam, że no nie do końca jakby rozumiem i tak jak właśnie powiedziałam, nie do końca rozumiem tą całą kolekcję. Ja rozumiem jej zamysł i zamysł tej kolekcji mi się podoba, że właśnie taki lekki, świeży makijaż, który jest taki glowy, który jest taki właśnie, że go nie widać, ale de facto te produkty są właśnie takie, ich nie widać, więc po co ja mam wydawać kupę pieniędzy, bo róż też taki w sticku kosztuje 50 zł, rozświetlacz 50 zł, to są naprawdę ogromne kwoty, jeżeli ich na mojej skórze potem nie będzie widać. I jakoś tak po prostu to do mnie nie przemawia. To, co myślę, że mogłam kupić i spróbować, to jest jednak ten niebieski puder, bo widzę na filmach, że on całkiem fajnie wygląda. Ja go wypróbowałam sobie w Rossmanie na testerze i tak właśnie roztarłam go na dłoni, to widziałam, że on ma jednak takie wykończenie bardzo mocno rozświetlające. Zastanawiam się, czy dlatego, że go roztarłam, czy
co było tym czynnikiem i dlatego ja się nie zdecydowałam go kupić, bo po pudrze z kolekcji Maxineczki, który był również pudrem o satynowym, takim bardzo błyszczącym wykończeniu, stwierdziłam, że to, no to nie jest wykończenie dla mojej skóry. Ten delikatny blask, który jest teraz, to jest max, co ja lubię na swojej skórze. Ja jednak wolę, kiedy moja skóra, powiedzmy, ma taki normalny wygląd, ale nie taki za bardzo intensywny, za bardzo mocny. Jakby ten glow jest za bardzo mocny, więc właśnie no, ten satynowy puder, ten właśnie niebieski puder to dawał i powiem Wam, że nie do końca mi to odpowiadało. Też po fiasko maksineczkowej mgiełki nie zdecydowałam się na zakup kolejnej mgiełki, właśnie tej mgiełki z AA Wings of Color, bo wydawało mi się, że no właśnie po co mi kolejna mgiełka, a tutaj po filmach okazuje się, że ta mgiełka akurat mogłaby mi się spodobać i może byłabym z niej zadowolona, bo właśnie na miejscu 9 jest ta mgiełka z Brush Up by Maxineczka, czyli właśnie ta mgiełka taka dwufazowa Moisturizing Glow Mist. Ja ją kupiłam zaraz po filmie Maxineczki, w którym ona mówiła, że właśnie stworzyła tą mgiełkę, żeby ta mgiełka pięknie scalała makijaż, ale dała efekt takiego nie tyle rozświetlonego makijażu, bo ona to ujęła w swoim filmie, że jeżeli nie używacie konturowania na mokro, a używacie pudrowego, to ta mgiełka sprawi, że będzie wyglądało, jakbyście właśnie zrobiły konturowanie na mokro. I to trochę do mnie przemówiło, bo ja właśnie akurat używam, sorry, że tak się po tych włosach, że tak powiem, macam, ale fryzurę mam od wczoraj i jeszcze się trochę do niej nie przyzwyczaiłam. I to do mnie przemówiło, bo ja jestem akurat osobą, która częściej używała do tej pory pudrowych produktów niż właśnie kremowych, bo tak różnie z tymi kremowymi bywało. I wręcz nawet drugi raz poszłam na zakupy tylko i wyłącznie po tą mgiełkę, ale ta mgiełka daje efekt właśnie na mojej skórze zbyt dużego glow. Za bardzo właśnie takiej rozświetlonej, za bardzo odbijającej światło skóry, więc ta mgiełka po prostu zupełnie mi tutaj nie podeszła i nie da, jakby może to był efekt, który Maxineczka miała w głowie, kiedy to opisywała, ale kiedy ja jej słuchałam, kiedy ja sobie to wyobraziłam w głowie, to to nie do końca był ten efekt. Ja bym taki efekt, jaki mam teraz na skórze, to to byłby efekt, który właśnie bym chciała, żeby ta mgiełka dała, ale ta mgiełka dawała jednak trochę za mocny glow i wiem, że po prostu jej nie będę używać, także niestety dla mnie właśnie te dwa produkty to są niestety zmarnowane produkty. I kolejny produkt z tych nowości, z tych wszystkich nowości, których wyszły w ostatnich kolekcjach, kolekcja Stars from the Stars z Vedlem, produkt, który no, nie do końca mi się sprawdził, to jest ten ich dziwny rozświetlacz w żelu. Rozświetlacz, który ma pachnieć jak baton bajeczny, który moim zdaniem w ogóle tak nie pachnie. W ogóle moim zdaniem ta kolekcja kompletnie nie pachnie jak słodycze Vedla. To dla mnie pachnie bardzo sztucznie, bardzo chemicznie, no zupełnie nie. Pamiętajcie, że z zapachami jest bardzo indywidualna sprawa i każdy tutaj może wyczuć coś innego. Jedni lubią w ogóle zapachy jedzeniowe w kosmetykach, inni nie. Ja ogólnie lubię, mi to nie przeszkadza, ale dla mnie kolekcja Vedla nie pachnie po prostu jak Vedel. Nie pachnie słodyczami, pachnie bardzo chemicznie, sztucznie i to nie jest w ogóle ten zapach. Także no tutaj kompletnie, kompletnie nie. Natomiast ten rozświetlacz, jak widzicie, jest takim rozświetlaczem w żelu. Bardzo płynny, taki bardzo taki galaretkowaty. Nie jest jakoś bardzo płynny, bo zobaczcie, że ja go tak odwróciłam po prostu, wiecie, bokiem i on w ogóle nie spływa, w ogóle się nie rusza. Tak jak został wlany tutaj z tą dziurą, tak po prostu jest. Natomiast jest to taka dziwna konsystencja, która trochę jakby ingeruje, rozpuszcza ten podkład pod spodem. Niestety kolor jest też troszkę ciemny. On niby jak go tak wezmę i zrobię to w ten sposób, to okej, to jestem w stanie, widzicie, uzyskać blask. Ale zobaczcie, jaka to jest ciemna baza. Jeżeli zobaczymy właśnie na mojej dłoni, bardzo jasnej dłoni, no to oczywiście on odbija światło, ale jednak tą bazę ma bardzo, bardzo ciemną. Także niestety ten rozświetlacz ani zapachowo nie jest fajny, ani właśnie jeśli chodzi o to, jak wygląda na skórze, nie jest fajny. Jest za ciemny, dziwnie wygląda na twarzy, właśnie trudno zrobić, bo wiecie, nie jestem w stanie go w ten sposób rozsmarować na moim policzku, bo rozświetlacza nie nakładamy na tak duży obszar. Rozświetlacz nakładamy delikatnie w tym obszarze. Tutaj trudno go rozetrzeć, a on przez swoją jakby, wiecie, tą konsystencję jest takim rozświetlaczem, że po prostu rozmarzy nam wszystko. Także
żelowy rozświetlacz ze Stars from the Stars tutaj też kompletnie mi po prostu nie podszedł. I to są takie trzy produkty z tych ostatnio, właśnie z tych kolekcji, które ostatnio wyszły, które nie do końca mi się sprawdziły. Nie jestem z nich zadowolona, w ogóle po nie nie sięgam. Zapomniałam, wrzuciłam gdzieś na tył szafki i po prostu udaję, że ich nie ma. Teraz przechodzimy już do takich produktów, które są całkiem fajne. Mam drobne ale do niektórych, natomiast generalnie oczywiście wiadomo, im wyżej w tym rankingu, tym bardziej idziemy do produktu, który jest naprawdę bardzo fajny. Więc teraz mała przerwa od tych wszystkich współprac, chociaż do nich jeszcze wrócimy, bo mam jeszcze kilka produktów, do produktu, który również był bardzo głośny, o którym również było bardzo głośno w kwietniu, który był wręcz produktem wiralowym i ja byłam bardzo zajarana, jeśli chodzi o ten produkt. I mówię tu oczywiście o różach z Rare Beauty. Ja kupiłam dwa róże. Kupiłam róż w kolorze Hope oraz kupiłam róż w kolorze Happy. Nagrałam cały osobny film z tymi różami, więc oczywiście możecie go, nawet zachęcam, jeżeli nie widziałyście, obejrzeć i wtedy zobaczyć, jak te róże dokładnie wyglądają na mojej twarzy. Dzisiaj na moim policzku widnieje róż Hope i to wszystko. Nie mam żadnego bronzera, nie mam żadnego rozświetlacza, nie mam żadnego innego różu dzisiaj na moim policzku, tylko i wyłącznie róż Hope. I te róże, powiem Wam, że są... Są po prostu bardzo, bardzo dziwne, bo z jednej strony są mega napigmentowane. Jak bierzemy po prostu je pędzelkiem, ja tutaj wezmę ten pędzelek, który używałam do różu Hope, zresztą można, zobaczcie, no już nie jest taka ładna, gładka powierzchnia. Jak weźmiemy go tak, o, to nie wiem, czy zobaczycie, że na tym pędzlu naprawdę jest sporo pigmentu. Teraz jak przyłożę ten właśnie pędzel do skóry, możecie zobaczyć, że niby coś jest, zobaczcie, jaka jest ciemna baza, ale niby nie ma. I trochę tak, za bardzo tego blasku nie widać, za bardzo tego koloru nie widać. Taki ten róż jest właśnie bardzo dziwny. Taki trochę z jednej strony ma mocny pigment, bo mamy tą ciemną plamę, a z drugiej strony tego pigmentu za bardzo nie ma. Więc tak de facto nie jest to ani róż, nie jest to również rozświetlacz. Dodatkowo też, jeśli chodzi o ten odcień Hope, to on jest właśnie taki, widzicie, bardzo... Ma interesującą mieszankę kolorów, dlatego że to jest niby taki kolor z różowym shiftem. Widzicie, ten różowy shift jest delikatnie widoczny, ale z drugiej strony on jest właśnie taki brudno-brzoskwiniowy. Zresztą to widać trochę też tutaj na mojej dłoni. Tego różowego shiftu za bardzo mój aparat nie wyłapuje, ale on jest widoczny i jest też widoczny gołym okiem. Także powiem Wam, że... Po prostu z tym ja próbuję cały czas te róże, ja ich używam na co dzień, staram się właśnie jakiś znaleźć sposób, żeby one jakoś fajnie wyglądały, ale nie jest to taka prosta sprawa, bo właśnie wydaje mi się, że to są produkty, które raczej nie mogą być używane tak same w sobie. One powinny być użyte w połączeniu z czymś, w połączeniu na przykład z różem płynnym Rare Beauty, bo tak też widuję bardzo często, że właśnie... Łączone są te kolory z różami płynnymi i zresztą są płynne jakby odpowiedniki tych różów. Jest płynny róż Happy, jest płynny róż Hope, jest płynny róż Joy, czyli właśnie w tych kolorach, które wyszły w, też w tych różach pudrowych. Może być też oczywiście łączony z jakimkolwiek innym różem. Nikt nie mówi, że tylko i wyłącznie musimy to łączyć z różem Rare Beauty. Można po prostu to połączyć z jakimkolwiek innym. Najpierw nałożyć jakiś pudrowy kolor, który nam odpowiada, a potem na wierzch na przykład właśnie to. Natomiast no powiem Wam, że jak na ten hype, który był wokół tych róży, obejrzałam mnóstwo różnych filmów i na każdym filmie po prostu to trochę inaczej wyglądało. No... Mam bardzo mieszane odczucia co do tych róży. One kosztują w regularnej cenie 135 zł, także nie jest to niska cena, chociaż jak na wysokopółkowe takie celebryckie kosmetyki, to też jeszcze nie jest tak źle. Ostatnio Rihanna i Fenty Beauty wypuściło rozświetlacz, który kosztuje 185 zł. Ja przez chwilę myślałam o tym, żeby go kupić, ale potem stwierdziłam, nie. Nie, po prostu nie. Mam ostatnio rozświetlacz, który przecież kupiłam Anastazji, ten taki, wiecie, przy okazji nowego roku smoka, chińskiego roku smoka i jest całkiem fajny, używam go do tej pory, chociaż też miałam takie mieszane odczucia, on też był tak właśnie w połowie stawki, tak nieco niżej i tak jest właśnie z tymi różami, że on z jednej strony niby jest fajny, taki interesujący, to jest coś nowego, coś nietypowego, ale z drugiej strony właśnie, no jednak nie jest to idealny produkt, nie jest to taki, wiecie... produkt na tyle innowacyjny, że nie ma swoich wad, tak? Także, no, mam mieszane odczucia, cały czas jeszcze, wiecie, się obwąchuję z tymi różami, próbuję je jakoś tam używać, używam je na co dzień,
ale nie są to takie róże, które są niesamowite, które po prostu totalnie zmieniły, gdzie game changer, przynajmniej nie dla mnie. Wiem, że wielu osobom się te róże podobają i jest wiele osób, które po prostu je uwielbia i dla nich są fantastyczne. Dla mnie tak one nie do końca. Może, no znowu, może podobnie jak z tą kolekcją It Girl, może nie jestem targetem, może mam... Może nie jestem targetem, po prostu tyle. Teraz wracamy do kolejnych produktów z kolekcji influencerskich i znowu produkt z jednej strony fajny, z drugiej strony niestety trochę trudny do polecenia. Mówię tutaj o kredce do oczu Brasha by Maxineczka i tutaj akurat będzie kilka w ogóle produktów. Natomiast jeśli chodzi o tą kredkę, ja kredkę mam w cielistym kolorze. Dzisiaj nawet mam ją w mojej linii wodnej. Kredka jest niestety bardzo ciemna. I to, co bym chciała raczej polecić, to po prostu tą formułę kredki, bo formuła kredki jest fenomenalna. Wchodzi jak masełko, bez problemu, po prostu wiecie, robię tak i robię to w ten sposób i na linię wodną nakłada się pięknie. Gdyby był jaśniejszy kolor, polecałabym po prostu bez pamięci i byłaby zdecydowanie wyżej, jeśli chodzi o ten ranking. Natomiast no niestety w przypadku mojego koloru skóry, no to nie do końca jest to cielisty kolor, jest to niestety za ciemny kolor, ale w przypadku tych kredek właśnie, zdejmę ją, bo ona się niestety zastyga i potem jest trudno ją zmyć. W przypadku tych właśnie kredek do oczu są jeszcze dwie inne kredki, jest brązowa i jest taka brązowa metaliczna i ta formuła jest na tyle fajna, że naprawdę polecam Wam, jeżeli szukacie, jeżeli używacie kredek właśnie do oczu, to polecam Wam te kredki, bo są naprawdę fajne. Tej cielistej osobiście nie polecam, nie widziałam jeszcze za bardzo osoby, która by polecała właśnie ten cielisty. Większość jednak osób mówi, że jest to troszeczkę za ciemny kolor i trochę trudno powiedzieć, że on będzie każdemu pasował, dlatego że on no nie robi tego, co powinna zrobić cielista kredka, czyli powinna rozjaśniać i tak otwierać spojrzenie. No w moim przypadku kompletnie tego nie robi. Nie wiem nawet, czy w ogóle ktoś zwrócił uwagę na tą kredkę na moich oczach, ale ja dzisiaj akurat mam taki bardzo, bardzo minimalny makijaż. Także formuła fajna. Kolor cielisty nie do końca, ale ten brązowy i ten brązowy metaliczny naprawdę są fajne. Na tyle fajne, że ja chociaż nie używam kredek do oczu, to przez chwilę miałam taką myśl, żeby może jednak kupić, ale powstrzymałam się i stwierdziłam, że może lepiej nie. I druga kredka, która również wyszła we współpracy właśnie Brasha by Maxineczka, to jest konturówka do ust. I konturówka do ust podobnie zresztą jak ta kredka, zresztą one w ogóle wyglądają bardzo, bardzo podobnie i wyglądają bardzo podobnie zresztą jak konturówki z Glam Shopu, o czym też mówiłam właśnie w filmie z kosmetykami Maxineczki, więc on oczywiście też będzie podlinkowany na dole. No to konturówka właśnie, ja ją mam w kolorze 01, czyli takim różowym. Dzisiaj mam ją na ustach obrysowaną, ale na ustach mam zupełnie inny kolor, o którym potem Wam powiem. Natomiast konturówka również bardzo fajna. Ta formuła mięciutka, bardzo przyjemnie się rysuje, bez problemu się nakłada. Ona jest taka delikatnie kremowa, czyli jak nałożycie konturówkę nawet na całe usta, to można zrobić w ten sposób i można ją rozprowadzić, bo na przykład są niektóre konturówki do ust, z którymi tak nie zrobimy, które są na tyle suche, że po prostu obrysujemy, ale nie można zrobić czegoś takiego. Z tą nie ma tego problemu, więc naprawdę jest bardzo fajna. Ja właśnie wybrałam tylko i wyłącznie różowy kolor, bo pozostałe kolory no są takie typowo, można by powiedzieć, maxineczkowe, czyli są w tonacji brzoskwiniowo-brązowej, która akurat jeśli chodzi o usta, mi nie do końca odpowiada i ja nie do końca ją lubię. Natomiast ta 01 to jest dla mnie właśnie idealny kolor, taki powiedziałabym nudziakowo-różowy na co dzień, który super się nie sprawdza. W tej chwili w większości przypadków zawsze mam ją gdzieś na wierzchu i właśnie łączę z różnymi pomadkami. Na kolejnym miejscu dwa produkty. One są do siebie na tyle podobne, że postanowiłam je umieścić po prostu na tym samym miejscu. I mówię tutaj o pudrach. O pudrach już ogólnie wspominałam przy okazji właśnie tego podsumowania, przy okazji AA Wings of Color i It Girl, że właśnie trochę żałuję, że tego niebieskiego pudru nie spróbowałam, ale próbowałam puder Maxineczki i ten puder Maxineczki nie do końca mi odpowiadał. Tak na przykład te dwa pudry z Faceboom, czyli Bielenda, jest to właśnie podmarka Bielendy Faceboom, jest to Illuminating Finishing Powder, który powstał we współpracy, cała kolekcja, właśnie ta ostatnia Faceboom powstała we współpracy z influencerską Kingą Sawczuk. Jest to influencerka, której w ogóle nie znałam, natomiast Instagram ma olbrzymi, więc wiecie, no jest mnóstwo osób, których nie kojarzę, a mimo wszystko są na tyle rozpoznawalne, że właśnie
mogą mieć współpracę. No i drugi właśnie puder to jest puder Stars from the Stars z Wedlem i Claudio Cukier puder, bo przy okazji tamtego rozświetlacza nie powiedziałam, że to też jest sygnowane influencerską twarzą, czyli Claudio Cukier puder, bo większość tych kolekcji właśnie, która wyszła w kwietniu, która pojawiła się na stanowisku, na stoisku, na tym stędzie Rossmana, stanowisku, stoisku, to są właśnie kolekcje influencerskie. Mieliśmy AA Wings of Color i It Girl z Amelią Szczepaniak, było Brush Up by Maxineczka, był właśnie Stars from the Stars z Wedlem, Claudio Cukier puder, no i właśnie ta ostatnia firma, czyli Facebook i Kinga Sawczuk. Natomiast jeśli chodzi o te dwa pudry, tutaj one są oba, to są oba pudry sypkie, kolorystycznie też jak widać bardzo, bardzo podobne. I tak jak właśnie w pudrze Maxineczki nie podobało mi się to, że to wykończenie było bardzo mocno satowe, jak dla mnie po prostu za mocne, za bardzo satynowe wykończenie, za bardzo rozświetlone wykończenie. Tak w przypadku tych pudrów to jest właśnie takie wykończenie miękkie, delikatne, naturalne, ale jednocześnie utrzymujące się przez cały dzień. To nie są pudry matowe, to nie są pudry matujące, to są pudry właśnie wykończeniowe. Trochę się bałam tego pudru, bo ten puder jednak nazywa się Illuminating Finishing Powder, czy tam Finish Powder. Ten puder po prostu nazywa się puder sypki z witaminą C. W obu przypadkach, nie w obu przypadkach, ten puder ma pojemność 8 gram, ten puder ma pojemność 6 gram, co jest dosyć ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, że opakowania są prawie identyczne, ale po prostu może w ten więcej wsypano. Natomiast oba pudry właśnie na twarzy mają takie, tak już zaczęłam mówić, ale zrobiłam dygresję, mają miękkie wykończenie, wyglądają dosyć naturalnie, utrzymują się dobrze, one nie trzymają naszego makijażu w ryzach, w takim macie do końca dnia, one w ogóle nie trzymają naszego makijażu w macie, ale jednocześnie to, w jaki sposób one przechodzą jakby przez cały dzień na naszej skórze, one wyglądają mimo wszystko ok na koniec dnia. Oczywiście makijaż wygląda na zmęczony i po 12 godzinach nie będzie wyglądał świeżo. No żaden makijaż nie będzie wyglądał świeżo. Ale te pudry właśnie wyglądają na tyle dobrze, że da radę jeszcze zrobić poprawkę w makijażu i na przykład iść gdzieś dalej. I zarówno właśnie, głównie chyba w tym filmie właśnie zrobiłam taką poprawkę po około 7 godzinach, bo musiałam wyjść. I naprawdę powiem Wam, że to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Także z tych wszystkich pudrów ostatnio, które wyszły, no to tak jak mówię, a nie próbowałam, chociaż troszkę żałuję, bo zastanawiam się, jakby on u mnie wyszedł, no ale trzeba było podjąć jakieś decyzje. Tak, te dwa pudry właśnie są naprawdę fajne i jak będę teraz gdzieś testować sobie na przykład jakieś podkłady, to myślę, że z tymi pudrami można by było wypróbować, żeby zobaczyć po prostu, jak podkład utrzymuje się bez pomocy matowego pudru. Także naprawdę spoko, bardzo fajne, polecam, one cenowo też całkiem dobrze wychodzą, bo kosztują około 40 zł, ten chyba 30 coś kilka, ten chyba prawie 40, no ale tutaj mamy 8 gramów, tutaj mamy 6 gramów produktu. No i w zasadzie ostatni produkt z tych influencerskich produktów, to jest produkt, znowu wracamy do Brush Up by Maxineczka. Trochę jak widać tych produktów się pojawiło z Brush Up, ale w zasadzie i ze Stars from the Stars i z Facebook, ale akurat tutaj no naprawdę bardzo te produkty akurat używam najczęściej, to jest właśnie błyszczyk. I błyszczyk bardzo często paruje z tą konturówką, ale mam jeszcze jeden produkt, o którym zaraz Wam powiem. To jest błyszczyk właśnie, który bardzo fajnie się komponuje z tą konturówką i też ogólnie bardzo fajny jest na co dzień. Mamy taki aplikator, widzę, że o, nie chciał się za bardzo aparat wyfokusować na ten aplikator. Tak on wygląda. Czyli jest taki, wiecie, typowy aplikator. Jedyne, czego nie lubię w tym aplikatorze, to to, że on jest bardzo, bardzo miękki. On naprawdę po prostu się ugina i to nie do końca mi odpowiada, ale na przykład widziałam w innych filmach właśnie, gdzie dziewczyny testowały kolekcję Maxineczki, że to jest akurat coś, co im bardzo odpowiadało, także to będzie bardzo indywidualna kwestia. Kolor, jaki mam, to też wybrałam właśnie kolorek 1, dlatego, że właśnie ten taki różowy kolor bardziej mi odpowiada. Częściej używam takiego koloru niż tych kolorów brzoskwiniowo-brązowych. One u mnie akurat, no, nie do końca się lubię w takich kolorach, zdecydowanie bardziej wolę różowych. Błyszczyk ma bardzo fajną taką konsystencję, jest troszkę słodki w ogóle w smaku i w zapachu, ale ma taką konsystencję właśnie takiego, powiedziałabym, bardzo fajnego błyszczyka, to znaczy nie klei się, nie robi za bardzo takiego glucika. Ja też ogólnie jak używam błyszczyków, to używam ich bardzo mało, czyli nie biorę całego takiego aplikatora, tylko zazwyczaj jeszcze delikatnie go
wytrę orancik i dopiero nakładam. I to spokojnie wystarcza, wtedy jest naprawdę bardzo fajna taka równa warstwa i wtedy te usta wyglądają takie moje, ale lepsze, przynajmniej w przypadku tego koloru 01 na moich ustach. Naprawdę bardzo się z tym błyszczykiem polubiłam, on tutaj gdzieś zawsze stoi, wiecie, w tym gąszczu różnych właśnie produktów do ust, które u mnie stoją, czyli na przykład tego Hean olejku z Affectu, czy maseczki z AA, one gdzieś tutaj krążą. Raczej jest tak, że on stoi właśnie gdzieś tu na stole, nie zabieram go ze sobą. Jeśli zabieram jakieś produkty, to z reguły są to te błyszczyki Start, bo one są po prostu wygodniejsze do torebki, bo tam nic się nie wylewa, tak? To jest, jeżeli mamy płynne rzeczy, to najczęściej jest tak, że one gdzieś mimo wszystko jakoś tam, wiecie, wyciekają, a te Start jednak nie, więc te Start bardziej mi się nadają do torebki, a ten gdzieś sobie tutaj zawsze stoi, jak na przykład, nie wiem, nagrywam vlogi, albo po prostu widzę, że mam jakieś takie blade usta i potrzebują one nawilżenia i przy okazji właśnie jakiegoś koloru, to właśnie to jest wtedy dobry taki błyszczyk, bo on daje i fajne nawilżenie i właśnie taki bardzo subtelny, ale naturalny kolor. Także naprawdę, jeśli chodzi o brush up, to błyszczyk super, konturówka super, to są dwie takie rzeczy, które naprawdę bardzo polecam. Pozostałe, tak jak mówię, no tą kredkę do oczu też, ale jeśli chodzi o kolor, to musicie po prostu dobrać do siebie. No i teraz właśnie kolejny produkt do ust, który bardzo, bardzo lubię i który zawsze w każdym filmie, jak gdzieś miałam, czy na początku, czy na końcu, czy we vlogu, pytacie mnie, jaki mam kolor na ustach, bo bardzo Wam się on podoba. Dzisiaj ten kolor jest troszeczkę przekłamany, dlatego że ten kolor jest położony na tą konturówkę i nie wygląda tak, jakby normalnie mógł wyglądać, bo normalnie jest troszkę bardziej żywy, taki bardziej, wiecie, taki bardziej promienny. Ta konturówka jest troszkę ciemniejsza, więc ona go trochę przytłumiła. I mówię tutaj o pomadce Huda Beauty Gossip Girl. Tą pomadkę kupiłam razem z zestawem tych małych perfum Eden, bo był taki moment, że właśnie wyszedł taki zestaw Sparkling Set. On widziałam, że jest jeszcze dostępny w Sephorach, stacjonarnie w tych przy kasach, w tych, wiecie, w tej alejce takiej, gdzie są minisy, gdzie są różne właśnie mini kosmetyki. Online, no pewnie trzeba polować, pewnie się będzie pojawiał i znikał. Natomiast właśnie kupiłam go, głównie ten zestaw kupiłam dla perfum, ale ponieważ ja i tak pomadki Hudy bardzo lubię, to stwierdziłam, że why not, zawsze pomadka kolejna Hudy się przyda, zwłaszcza, że tego koloru nie miałam. No i okazuje się, że ten kolor jest naprawdę bardzo fajny. To jest taki właśnie różowy kolor, ale nie do końca taki różowy. Ja Wam zaraz pokażę tutaj, zresztą w ogóle, o widzicie? Zrobię Wam swatch tego koloru i teraz zrobię Wam też swatch błyszczyka Maxi obok, żebyście też mogły zobaczyć, jak te jedynki się różnią, a po środku, pomiędzy nimi, machniemy kreseczkę konturówką. Więc jak widać, konturówka jest zdecydowanie najciemniejsza z tych wszystkich, tak? Ten kolorek jest bardzo taki właśnie żywy, wiosenny, więc jak ja mam go nałożony dzisiaj na tą konturówkę, bo tą konturówką obrysowałam usta i rozsmarowałam sobie tą konturówkę po całych ustach, no to on, on już nie jest taki żywy. Ale właśnie tak on wygląda, wtedy też widać, jak bardzo ten jest różowy, a jak różowy jest ten właśnie kolor od Maxineczki. Natomiast ten kolor właśnie, no ja lubię w ogóle pomadki Hudy. Pomadki Hudy są pomadkami matowymi, pomadkami, które są takie, bym powiedziała, semitrwałe. To znaczy one nie są takie, wiecie, niezniszczalne. Jak zjem rosół, to oczywiście, że ją wyjem, jak zjem kanapkę, to również. Ale na przykład przy piciu wody nie będą się aż tak bardzo ścierać. Przy wypiciu kawy może odrobinę, ale też nie ma takiej tragedii. Także one są takie, bym powiedziała, właśnie wśród tych pomadek, które nie wysuszają tak bardzo ust, są jednymi z trwalszych pomadek, a przynajmniej na moich ustach. Bo też wiadomo, każde usta będą inaczej reagować. I też nie zapomnę, jak były bardzo, bardzo popularne pomadki Bourjois, pamiętacie? Nie pamiętam, jak one się nazywały, ale był taki szał na te pomadki Bourjois dawno, dawno temu, no bo nie wiem, z 5-6 lat temu. I one na moich ustach naprawdę były mega trwałe, a na mojej koleżance kompletnie nie. Także wiecie, to bywa naprawdę na pewno bardzo, bardzo różnie. Natomiast ja, jeśli chodzi o pomadki Hudy, mam ich bardzo dużo. Tych dużych mam chyba ze 3 albo 4, ale głównie kupuję takie zestawy tych mniejszych pomadek, no bo wiadomo, że takiej dużej po prostu nie wykorzystam. Musiałabym ją używać codziennie chyba tylko i wyłącznie przez nie wiem ile czasu. Chyba ciekawe, czy ktoś to kiedyś zmierzył. No ale ponieważ używam różnych pomadek, no to wiadomo, że nie jestem w stanie przejść przez całą taką pomadkę. Także zdecydowanie bardziej wolę właśnie takie mini pomadki. I w sumie jakby do tych zestawów z mini perfumami była mini pomadka, to dla mnie byłoby to o wiele lepsze i fajniejsze.
No ale nie można mieć wszystkiego, a tak ta pomadka i ten kolorek jest naprawdę fajny, właśnie taki wiosenny, idealny. I tak jak mówię, zawsze jak go mam, to dostaję pytania, co mam na ustach. Czy to jest na Instagramie, czy we vlogu, czy w filmie, czy gdziekolwiek. Także bardzo często właśnie pytacie mnie, to najczęściej jest właśnie, przynajmniej w ostatnim miesiącu, ta pomadka z Huda. No i na koniec dwa produkty zupełnie niezwiązane już ani z makijażem, ani z żadną współpracą. Chciałam powiedzieć, z żadnymi nowościami, ale jednak jedna jest nowością, a drugi to jest powrót mojego dawnego ulubieńca sprzed kilku lat. Ale przeglądając ostatnio swoje zapasy, zauważyłam, że właśnie jedno serum mi się kończy. Jest to serum marki Huxley. Kiedyś, parę lat temu, było na pewno też w moich ulubieńcach dosyć często, jak miałam współpracę z Yolse. Brałam właśnie to serum, bo to serum jest dosyć drogie. Albo na przykład kupowałam je w promocji 1 plus 1. Jeszcze to było za czasów właśnie, kiedy zamawiałyśmy z Yolse i nie było żadnego cła, nie było żadnego dodatkowego VAT-u, wiecie, podatków, ani nic z tych rzeczy. No ale parę lat temu to się zmieniło i niestety już jakby kupowanie tego po prostu przestało się tam opłacać. Natomiast to serum jest przeboskie. I odkąd miałam właśnie, teraz znowu wróciły mi te problemy, to już też mówiłam parę razy, gdzie właśnie ta moja sytuacja prywatna i tak dalej dosyć mocno wpłynęła i mój EZS, jak się uwidocznił znowu jakieś 2 miesiące temu, tak po prostu on cały czas jest. I w tej chwili jest, jeden dzień jest ok, drugiego dnia nie jest ok. Dzisiaj jest tak średnio ok, innego dnia jest po prostu masakra, także naprawdę bywa bardzo różnie. Natomiast to serum po prostu, jakie tylko nakładam, to, tak, to jest takie... tak odczuwam ulgę. I możecie zobaczyć, po prostu już tu jest resztówka. Bardzo żałuję, że nie mam więcej tego serum, bo na pewno bym używała dalej, ale jakieś inne sera na pewno się jeszcze wyjdzie, w tych moich zapasach się znajdują. Natomiast to jest jedno z moich ulubionych, w ogóle marka Huxley ma naprawdę fajne produkty. Miałam coś jeszcze od nich jakiś czas temu, ale nie pamiętam co to było, ale też było bardzo fajne. Więc jeżeli na przykład znacie tą markę, to polećcie coś fajnego. Może gdzieś jak będę robiła jakieś zakupy, to właśnie coś bym sobie takiego od nich kupiła. Natomiast to serum jest po prostu przeboskie. Zrobię małą kropeczkę może, żeby wiecie, nie marnować całego produktu. Natomiast... O! To jest po prostu takie serum o takiej zawiesinowej konsystencji, ale bardzo nawilżające, bardzo lekkie. Nie lepi się na skórze, co jest też dla mnie ważne. Ja nie lubię tych ser, które się lepią, chociaż zdarza mi się, używam czasami takich ser. Na przykład to serum z The Ordinary z kwasem hialuronowym. No używam i ono jest właśnie takie bardzo tępe, jak się je nałoży i potem trzeba od razu najlepiej nałożyć jakiś krem. Natomiast to jest jak taki właśnie opatrunek dla Waszej skóry. Jest tak przyjemny, jest tak fajne, jest właśnie takie otulające, ale nie jest ciężkie, jest lekkie. Naprawdę łączy sobie po prostu zalety lekkiego serum z takim bogatym serum, takim wiecie, takim fajnym, więc naprawdę mój ulubieniec sprzed lat wrócił ostatnio właśnie, no bo mu się data kończyła w kwietniu tak dokładnie, także akurat mam tą końcóweczkę, teraz niedługo ją zużyję. Super serum, jeżeli go nie próbowałyście, to ja Wam gorąco polecam. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie Huxley jest teraz dostępny, bo to jest serum, które miałam jeszcze właśnie sprzed kilku lat, tylko właśnie ono już termin miało, więc jak będę pewnie linkować na dole właśnie te wszystkie kosmetyki, to będę szukać, bo nawet nie wiem, gdzie można je teraz dostać, czy może Huxley jest w ogóle gdzieś dostępny, czy nie jest już dostępny, natomiast jeżeli jest, to gorąco Wam właśnie to serum polecam. No i na koniec właśnie ta jedna nowość, którą mówiłam, że już więcej nowości nie będzie, ale to jest nowość, natomiast to nie jest żadna influencerska nowość, ale jest bardzo fajna. Teraz na wiosnę super taka orzeźwiająca, taka pobudzająca i jest to po prostu żel pod prysznic. Żel pod prysznic Only Bio we współpracy z tym barkiem. Only Bio kiedyś już miało współpracę właśnie z Wedlem, wypuścili kosmetyki do włosów i właśnie nam różne takie kosmetyki, które pachniały właśnie jak Wedel, coś mniej więcej jak Stars from the Stars. Ja wtedy nic nie kupiłam z tamtej serii, wiem, że oni też wypuścili kalendarz adwentowy. Jakoś tak powiem Wam, że nie czułam potrzeby. Natomiast ta szata graficzna jakoś tak stwierdziłam, mówię, okej. Kupię. Czemu nie? Kupiłam sobie kilka produktów. Kupiłam po pierwsze szampon, po drugie właśnie żel pod prysznic, po trzecie odżywkę taką termoochronę. O, ale ten żel pod prysznic, to jest żel pod prysznic o zapachu mango mięta. I powiem Wam, że ja tego zapachu mango mięta nie znałam wcześniej, ale ten zapach jest po prostu... jest zajebisty. Jest świetny. To jest właśnie taki orzeźwiający, bardziej on pachnie mango, tej mięty ja powiem Wam, że tak słabo wyczuwam, szczerze mówiąc, ona jest taka bardzo delikatna, ale on pachnie tak soczyście owocowo mango, tak słodko mangowo, naprawdę
Taki, wiecie, właśnie to jest to, że jak wąchacie ten żel, to aż się chce coś robić. Jest taki właśnie zastrzyk energii. Tak, wiecie, jakbyście widziały takie orzeźwienie, takie krople wody fruwające. No po prostu cudo. Zarąbiście, mi się podoba ten żel. To jest tylko żel pod prysznic, kosztuje jakieś 16 zł, ale naprawdę, no do zużycia może nie jest jakieś duże, bo to jest, nie wiem, mam go za 2 tygodnie może, a używam jeszcze na przykład żelu eukaliptus mięta, używam Sol de Janeiro, więc to nie jest tak, że ja go używam tylko i wyłącznie, ale jest taki fajny właśnie, jest szczególnie rano, jak się człowiek tak pobudza i tak dalej, bo wieczorkami to właśnie lubi Sol de Janeiro, taki waniliowo otulający zapach, do tego jeszcze balsamik i wiecie, piżamka i pod kołdrę, ale rano właśnie taki orzeźwiający mango zapach. Super sprawa, bardzo mi się podoba, bardzo lubię, także jeżeli nie próbowałyście, zastanawiacie się, czy warto, czy kupić, czy coś, to ja polecam właśnie ten zapach mango, bo jest taki właśnie, taki soczysty, taki świeży, taki owocowy, taki słodki owocowy, nie słodki kwiatowy, tylko nie słodki taki candy, taki wiecie, waniliowy, tylko taki słodki owocowy zapach, naprawdę jest po prostu super. Także słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Nieco ponad 10 produktów, no bo w sumie tutaj mówiłam o kredce do oczu i konturówce, tu mówiłam o 2 pudrach różnych, więc tak nieco ponad 10 produktów tutaj Wam pokazałam. Oczywiście to nie były wszystkie produkty, które wypróbowałam w tym miesiącu, ale wszystkie, które, o których chciałam w jakiś sposób powiedzieć, które jakoś tam, wiecie, poużywałam więcej i mogłam coś więcej o nich powiedzieć. Jeżeli miałyście któryś z tych produktów, to dajcie znać, jak Wam się on sprawdza, jak właśnie te kosmetyki AA i It Girl, bo mam wrażenie, że ja chyba jestem w mniejszości, że większość osób, która próbowała te kosmetyki, raczej jest chyba z nich zadowolona. Ja niestety, no, wypadam w mniejszości. Także czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, jeżeli ten film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał, linki do wszystkich produktów będą na dole, także mam nadzieję, że jeżeli coś Was zainteresuje, to po prostu z nich skorzystacie. I tyle. I zapraszam Was w piątek na pierwszy film z serii kostiumów kąpielowych, pewnie będzie ich kilka w tym sezonie, tak myślę właśnie, zawsze się zastanawiam, wybieram coś ciekawego, szukam jakichś fajnych, zobaczymy jak pójdzie współpraca z Temu, może na przykład uda mi się jakiś jeszcze ze strojami kąpielowymi od nich, ale to wszystko pewnie trochę potrwa, bo na razie czekam na pierwszą paczkę od nich, potem to musi przejść akcept, wiadomo, to pewnie będą ze 2-3 tygodnie, więc zobaczymy jak to wszystko tam u nich wyjdzie. Także możliwe, że właśnie jakieś, nie wiem, może z Temu coś się pojawi, pewnie pojawią się niedługo jakieś kostiumy z Bontrixa, może w C&A, także będę szukała, żeby właśnie Wam jakieś kilka różnych właśnie filmów nagrać. No i tak, i to tyle, życzę Wam udanej majówki, mam nadzieję, że odpoczywacie przynajmniej trochę, nawet jeżeli gdzieś w tą majówkę musicie pracować, to mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś jakiś czas na odpoczynek znajdziecie i tego Wam życzę oczywiście, a jeżeli macie pełne 5 dni wolnego, to żyć nie umierać, pogoda super, także udanego wypoczynku, udanej majówki, do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, pa, pa.